yo, czekajcie chwilę, bo muszę zjechać, żebyśmy zaraz w Niemczech nie wylądowali, ponieważ jesteśmy blisko granicy niemieckiej, czyli znowuż w Przecławiu. Tym razem w lekko zmienionym składzie, ponieważ jest ze mną Kuba Nowak. Możesz pomachać, pokazać się. Rudy niestety nie dał dzisiaj rady, ale pojedzie z nami na następnym tripie, możliwe, że już nawet w ten piątek. Natomiast z tyłu, w niezmienionym składzie, w Seacie, lecą za nami Bezduini z Cycem. Zaraz jesteśmy na parku, lecz nie tym samym co ostatnio, ponieważ Przecław, widzicie, niby mała wiocha, miała mieścina, a ma dwa skateparki. Widzicie, można? Można. Zaraz zobaczymy, pokażemy wam w ogóle jak to wygląda. Halo, co mnie tutaj barykadujesz? Halo! Iś. Chciałem stanąć bliżej, ale tam za mało miejsca było. Ja muszę tą szybę. Dobra! Się nie domyka szyba. No pokaż jak ją trzeba dobrzuć. Co? Czekaj! Czekaj moment. No i pa, się nie dosunie do końca. Patrz, może teraz się dosunie akurat. Na nagraniu. Zajebiste auto. Dawaj. Widać, że nagrywasz. Rejestrację. Nieważne. Zapikasz to. Czemu wymieniłeś się oponami z Kubą? Bo on chciał lżejsze, czarne mu bardziej fitowały. Dobra, zamknij. A tak naprawdę? Tak naprawdę? Nie tak sobie dałeś. W ogóle widzieliście jak to jest odwalone wszystko? Gminna co? Gmina Kołbaskowo? No to jest jakieś... To jest GOK. A tak, to jest coś takiego, ośrodek kultury. Ale bardzo ładnie to wygląda. Kultury tutaj. Pokaż tam tą. Tam jest... Zobaczcie, wyobraźcie sobie, że skatepark jest pod tym zadaszeniem, co to by było, nie? Normalnie mają zadaszony Orlik, są korty? Nie no, sztos. To Orlik, ale nie boisko do golfa. Dobra, bierz ten rower. To jest na frajerów. O, ty, przy okazji, kamerzysta, prezent dla ciebie. Proszę bardzo. Śledźcie live'y, subskrybujcie Stargard BMX Live, to będziecie mogli wygrywać fanty jak nasz kamerzysta. Śledzie. Proszę bardzo. Dzięki. A co ja dostanę? No nie wiem, jak coś wyślesz, to coś dostaniesz może kiedyś. Co to jest? Schowek nasz. Co? Rękawiczki jednorazowe. Ej, bo weź przyjmiesz to. Co to jest? Taki worek festiwalowy od Ixela. Taki jakby deszcz padał, że masz taką... A. Nie wiem, jak to nazwać. Taka kurtka. I tylko tyle? Tylko tyle? Jakie to jest wielkie. Kip, to jest taki sztormiak. Ej, to jest zapinane, stary. Nie no. Pozdrawiam, Jaro. Czy się fajnie jeździło w chmurkach? Zobaczymy. Chciałem mieć cały czarny rower, taki był plan. Od razu ekranę zmieniłem, no i w końcu... To jeszcze musisz się pozbyć sporej ilości naklejek. No to kierownica będzie zmieniona. Na 3PC znowu, na niższą. Nie pęknie. Czujecie jak halcu podłoga pęknie. A tu jest ten gruby park, chłopaki. Nie no, malutkie jest, ale w kółko można jeździć. Jakie to jest małe, ty. Tu jakiś parkour dla psów. Tam jest WC dla psów nawet. Nie no, jest tu ładnie, ale kurde, w ogóle taki nowiutki, wszystko, kurczę, ej. Na wierzchni tak ślizga. Słuchajcie, wygląda fajnie. Tylko kurde, ta na przykład chyba nie wiem czy stala zrobimy. Nie wiem, nie wiem. Może kąt pozwolić. Dobra, z tej podjarki zapomniałem auto zamknąć. Ej, stopę mi brejublałeś. Tego mniejszego się napij. Tego mniejszego. Ty tam dziuby mocą łapami, to ty... No będziesz śpić. Ale pa. Miedwianka? Nie, normalna czysta woda. Mówiłem, no stój! Zrzucił mi rower niechcący tam z plazy i... dżungla, ty. Dzięki. Dobra, dobra. Ole jechał korecz Adam, z człowieku chciał z plazy zeskoczyć. Poza mapę, czy wiesz, co tam jest. Nie, barak chciałem wsadzić. Dupa. Nie, ja już nie robię tego, stary.